Witajcie kochani, Rafał z tej strony. Dzisiaj postaramy się zrobić przegląd możliwości Hero 12. Jest to nowa kamera od GoPro, która weszła niedawno i między innymi wprowadzono nowe profile, takie jak HDR czy logarytmiczny. Dzisiaj zrobimy przegląd tych ustawień, zobaczymy sobie, które są najciekawsze, gdzie są wady i gdzie zalety i spróbujemy wytypować te najlepsze ustawienia w przypadku FPV, ale też pamiętajcie, że jeżeli używasz tej kamery dla innych potrzeb, na przykład dla nagrywania POV lub vlogów, też możesz wiele skorzystać z tych ustawień i z tego tutorialu. Lecimy w takim razie, zrobimy sobie 4 szybkie loty, mam nadzieję, że ten materiał będzie dla Was pomocny. Zaczynamy! Standard. Jeżeli nie chcemy robić postprodukcji, 8x7, 4K w 50 klatkach, szeroki, stabilizacja off. Shutter akurat mam 1/200, dlatego że tutaj jest filtr ND8, ale zwykle używam 1/100 sekundy przy tym klatkarzu. White balance 5500. ISO min 100, max zróbmy sobie 200. Powinno jeszcze być ok. Sharpness medium, color natural. I to jest wszystko, co ustawiamy dla tego pierwszego lotu. Jedziemy. Słuchajcie, mamy fantastyczną pogodę. Dzisiaj próbujemy różnych ustawień GoPro. Zrobimy sobie krótkie, może 3-4 loty, ale chciałbym uzyskać w 12 najciekawsze, najlepsze ustawienia do ujęć FPV. Oczywiście mniej więcej wiem, jakie powinny być, czyli 50 klatek na sekundę, 4K, 4/3 tutaj nie mamy w 4K, nie? Ale jest 8/7. A co ciekawe, jeżeli chodzi o kolor, kwestia, czy robimy postprodukcję, czy nie. Ja na razie zrobiłem ten kolor normalny, ale za chwilę sobie zmienimy na log i na HDR. To jest to. Bardzo fajnie się lata, już o 17 jest niskie słońce. Tutaj mam wyzwanie w postaci mocno kontrastowych ujęć, ale jest naprawdę sympatycznie. No i zobaczymy za chwilę, jak to wygląda. Ludzie nie są nastawieni do tej 12 jakoś optymistycznie, na zasadzie takiej, że używają, że to jest odgrzewany kotlet. Ja się cieszę z każdej nowej kamery, która wychodzi na rynek od GoPro. Szkoda, że nie ma 12 w tej wersji mini, ale trudno. Mamy to, co mamy na dzisiaj. Jest ok. Teraz spróbujmy zrobić sobie trochę takiego low passu. Najpierw ze słońcem, a za chwilę pod słońce. Bardzo ładnie to idzie. 1/200 sekundy, troszeczkę dłużej niż standardowo, ale troszeczkę krócej niż powinno być. 1/100 byłaby idealna. Rozbiłem ostatnio 2 filtry ND16, zupełnie przez przypadek. Muszę sobie zakupić. Problem w tym, że nie można kupić samych 16, tylko trzeba kupować od razu komplety po 300, ale może napiszę do firmy K&F Project albo do Polar Pro, albo z Freewellem jakoś ostatnio nie najlepiej mi się żyje. Podoba mi się ta kamera Hero 12. Ja ją kupiłem za $350 na stronie, czy na euro, na stronie GoPro.com, dlatego że mam subskrypcję GoPro już ponad rok i dostałem obniżkę o $100 od tego, co było wcześniej. No tak to wygląda, słuchajcie. Nie wiem, na ile jest dobrze. Trudno mi je ocenić, bo ja widzę w tej chwili podgląd w goglach, ale mam nadzieję, że będzie ok. Zaraz sobie zrobimy drugi przelot z troszeczkę innymi ustawieniami. Zrobimy tu jeszcze jakiś low pass, taki jak ten, żebyście widzieli. Tu były słoneczniki, tu jest kukurydza. Idzie to bardzo fajnie. Tu jest kontrast. Oj, oj, oj. I lądujemy za chwilę. No. Miękkie lądowanie, nic się nie stało. Jedziemy za chwilę dalej. No jak ty wyglądasz, kolego? Szukałem drona, ale znalazłem taką wspaniałą kanię. Cudna, nie? Teraz zrobimy takie ustawienia. Profil kolorystyczny HDR. 16x9, bo jak wezmę 8x7, to nie mamy 4K w 50. To spróbujmy 16x9 w 50 klatkach. W. Stabilizacja będzie włączona. Zobaczymy, jak się będzie sprawowała ta stabilizacja. Tutaj niewiele możemy wpłynąć na ekspozycję. Wszystko. Jedziemy. Mamy drugi lot. Tym razem jest to profil wideo HDR.
Ruszyłem, wszystko ok ze śmigłami po tym crashu. Wideo HDR 16:9, jeżeli chodzi o aspect ratio, nie będę tego stabilizował w postprodukcji w Real Steady, tylko zaufamy HyperSmooth. Zobaczymy, co potrafi HyperSmooth. Na razie spokojnym cruisingiem sobie przelecimy. Tutaj, jeżeli chodzi o ustawienia ekspozycji, nie mam wpływu w HDR, tylko mogę sobie ustawić white balance, czyli balans bieli plus do tego sharpness. Natomiast jeżeli chodzi o pozostałe parametry, takie jak na przykład shutter speed, czyli migawkę, nie ustawię. No dobra, patrzymy, jak to się ma. Jest ok. Nagrywam w 4K w 25 klatkach. No i chodzi o ok. W ogóle fajna pora teraz. Zrobiło się ciepło, jak na koniec września. Jest naprawdę elegancko. Aż przyjemnie. 25 stopni dzisiaj było. My mieliśmy teraz weekend bardzo intensywny, bo mieliśmy zjazd teamu 250 gramów szczęścia w Tatrach, w Poroninie. Było super. Polatałem i dzisiaj też opublikowałem film z przełomu Białki. Bardzo ładne loty. A dzisiaj taki typowy trening, też testujemy sobie kamerę. Tak jak powiedziałem, ja jestem zadowolony z każdej kamery i nie narzekam. Staram się wykorzystać to, co mam najlepiej. A nie lubię też narzekać. Nie lubię takiego narzekania, że ktoś mówi, że nie wiem, GoPro jest odgrzewanym kotletem. Ta firma nie jest tak potężną firmą jak DJI. 800 osób, jeden produkt na rok. Liczyłem, że będzie nowa kamera 3D, ale niestety nie udało się tym razem. Może będzie niedługo nowy Max. Lata się naprawdę dzisiaj fajnie. Oczywiście jest wiaterek. Gogle mam po wymianie. Zapłaciłem 50 euro za naprawę gogli, a były w tragicznym stanie, aż się płakać chciało. Wysłałem je na Węgry. To są DJI FPV V2. Ja bardzo lubię te gogle i chyba moje najlepsze. Lepiej mi się lata dużo niż w przypadku DJI Goggles 2, czyli tych małych gogli, które mają regulację ostrości, regulację rozstawu IPD, ale mimo wszystko one są dla mnie za małe, te gogle, i źle bardzo mi ostrzą. Nie mam takiej opcji, żeby wyostrzyć sobie idealnie w całym polu widzenia, tylko część pozostaje zwykle nieostra. Ostatnio testowałem i tak to wyglądało. Spróbujmy sobie tu zrobić jeszcze kilka low passów pomiędzy tymi drzewkami i przetestujemy też profil logarytmiczny plus log z GoPro plus lód z GoPro. Przecież to będzie fajna sprawa. Warto też spróbować. Ogólnie jestem zadowolony. Ja latam 5-calowym Nazgulem na 4S. On jest i ma kształt nie Dead tylko X. Taka jest specyfika. Myślałem o tym, żeby kupić Mark 5, jak będę miał trochę kasy jeszcze wolnej, może jesienią, na te fajne kolorowe czasy, to kupię Mark 5, ale też w wersji utrzymałem ten. Nie było Dissom. Czyli Mark 5, Mark Capacity, ale właśnie też X i też na 4S. Może zielony byłby dla odmiany fajny. Przecież lądować, napięcie spadło do 13,5. Ten akumulator ostatnio, ten pakiet był bity ostatnio. Stłukł mi kamerę Hero 10. Testowałem Apexa, ale niestety tam jest coś nie tak z nadajnikiem. Muszę wymienić nadajnik i straciłem, miałem failsafe. Wbił mi się w kamerę. Kamera rozwalona, pakiet rozwalony. Tak to niestety jest w FPV, tak bywa. Ustawienie do lotu numer 3 mamy następujące. Profil logarytmiczny, log, tak? Następnie mamy 8:7. Możemy tutaj użyć 4K w 50 klatkach, szeroki. HyperSmooth off, ProTune, shutter speed, czyli migawka, 0,01 sekundy chciałbym, white balance 5,5, 100 do 400, 100 do 200 ISO sobie damy, tak jak teraz. Jest już słońce bardzo nisko. Wszystko, lecimy. Współczynnik proporcji 8:7, shutter speed 0,01 sekundy. Spróbuję mniej pod słońce latać.
zrobimy sobie tutaj taki cruising delikatny pomiędzy tymi krzaczkami. Ładnie to idzie. Ktoś mi dzisiaj napisał taki komentarz, że już wie, że filtry potrafią schrzanić. Wiesz co, jeżeli masz dobrej jakości filtry, one nie schrzanią ujęć. One głównie odpowiadają za to, żeby wydłużyć czas naświetlania, czyli przy migawkę. I dzięki temu jest rozmycie większe. Fajna sprawa, dlatego że wszystko, co szybko się przemieszcza w kadrze, jest bardziej rozmyte, a te obiekty, które są stałe, na przykład postać albo samochód, który ścigamy, one nie rozmywają się tak. Spróbujmy w takim razie zrobić taką rzecz. Teraz mamy 1/100 sekundy. Spróbujmy pokrążyć wokół mnie tutaj. Muszę się troszkę wyprostować na tych ujęciach. Nie będę przylatywał przez auto. Jeszcze mi się a propos nie zdarzyło, żeby uderzyć w auto swoje. Nigdy. Mam tą Toyotkę już parę lat. Ale nie zdarzyło mi się. Dobra, 14,6. Polecimy jeszcze trochę wyżej. Zobaczmy, jak się ma przy kontrastowych klimatach. Ja mam dzisiaj też tutaj moduł O3 z filtrem ND16. Fajnie się lata na O3. Ja lubię ją. Oczywiście jak jest niskie słońce, to mamy trochę przepałów, ale super oddaje. Przede wszystkim mam ten komfort, jeżeli chodzi o zasięg, że mogę odlecieć też troszkę dalej. I nie obawiam się, że będzie coś nie tak z zasięgiem, bo w goglach widzę cały czas brzytwa. W tej chwili mam 30 megabitów na sekundę. A teraz jest może 15, troszkę mniej. Już sobie wrócimy. Ale już mi wraca na 37. I mogę latać nawet dalej. I nisko. I to jest kwintesencja takich lotów FPV, które przy innych systemach no niestety nie za bardzo działają. Myślałem, że HD0 może mieć obiecujące parametry, ale widziałem ostatnio testy chłopaków ze Stanów nowego nadajnika i to wygląda średnio, nie wiem. Nie przekonuje mnie do wydania 4000 zł na Google Plus z 3 VTX-y, co najmniej, czy 2-3 VTX-y, jeżeli chodzi o HD0. Ale może któregoś dnia się skuszę, czemu nie? Ten system się bardzo rozwija, jest coraz ciekawszy. Lądujemy, bo już jest słabe napięcie, 13,5. W takim razie będzie ostatni lot za chwilę. Teraz będą bardzo ciekawe parametry przy ostatnim locie, a mianowicie spróbujemy odtworzyć ustawienia, które GoPro rekomenduje do takich aktywności typu outdoor. Czyli profil, powiedzmy, że standard, 16:9 od razu, 5-3K w 50 klatkach. Super View, jeżeli chodzi o widok, Auto Boost, jeżeli chodzi o stabilizację i tutaj, jeżeli chodzi o Pro Tune, zrobimy sobie wszystko w auto, oprócz balansu bieli. Tak, ISO sobie możemy dać max 400. Albo sobie dajmy też auto ISO, tak? Niech on sam zdecyduje. Jestem bardzo ciekawy, jak ten system nam się pokaże. Reszta to jest naturalny kolor i sharpness medium, to wszystko. Jestem bardzo ciekawy, jak on przy tych parametrach, co on nam pokaże, jeżeli chodzi o loty FPV. Czyli Super View, 50 klatek, 5-3K, 16:9. Lecimy. Czyli Shadow jest auto. Migawka automatyczna. ISO jest automatyczne. 5-3K w 60 klatkach. 16:9 nagrywam, stabilizacja, jest auto boost, jest ogień. Jak będą wyglądały te ujęcia, jestem bardzo, bardzo ciekawy. Póki co ja widzę oczywiście obraz DJI Air Unit, więc żenimy ze sobą DJI plus GoPro, jak to zwykle u pilotów FPV bywa. Nie testowałem jeszcze kamery tej Osmo Action 4, a chciałbym bardzo. Jedyny mój kolega, jeden ma, Adam, ale musiałbym się kopnąć do niego i go trochę poprosić. Może w przyszłym tygodniu, jak będę miał więcej czasu. W tym tygodniu jak zwykle mam troszeczkę mniej czasu, mam parę spotkań i takich aktywności też ciekawszych. Ale w przyszłym tygodniu może udałoby się do niego pojechać.
i bym przetestował te dwie kamery. No tu niestety nie mam takiego komfortu, żebym otrzymywał produkty do testów, wszystkie nowe, ale to, że sobie kupię produkty, to jest też dla mnie dużo wyższy komfort, niż gdyby mi ktoś przysłał i liczył na pobłażliwą recenzję. Nie współpracuję ani z GoPro, ani z DJI. Sam kupuję produkty, a jeżeli nie jestem zdecydowany, to pożyczam do testów od widzów i to jest najlepsza moja taktyka, jaką stosuję od lat. Kiedyś myślałem, że współpraca z firmami to jest fajna rzecz, ale parę razy te współprace nie ułożyły się tak, jakbym chciał, czyli oczekiwania były bardzo duże, natomiast firmy nie dawały praktycznie nic od siebie oprócz wypożyczenia albo produktu tańszego, więc to było mega słabe. Mamy tutaj jakiś samolot, nie widzę go w tej chwili. Coś leci nad nami. Będzie lądował pewnie w Katowicach na lotnisku, bo jest już dość nisko. Tu jeszcze mamy trochę akumulatora, słońce jest teraz bardzo nisko. Fajnie to wygląda. Chyba jestem najbardziej zadowolony z tego modułu 3. Zobaczmy, jak wygląda penetracja. Nie wiem, w którą stronę jestem ustawiony, ale chyba jestem ustawiony dobrze, czołowo. Mam anteny iFlight Apache. Jestem ustawiony w tę stronę. To możemy zobaczyć, co prawda tutaj są drzewa, ale można zobaczyć, jak ten sygnał się układa teraz. 50 megabitów na sekundę cały czas mam. Muszę się leciutko podnieść. 50 megabitów na sekundę, zasięg jest pełen. Teraz troszeczkę spada do 30 i mi laguje. Teraz nawet do 9 za drzewami, bo mamy dwa rzędy drzew. Ale jak się... No teraz już jest 50 i w tej kukurydzy też wraca 40-50 megabitów. Bardzo fajnie to wygląda. Nie robiłem moda, a powinienem. Czyli latam prawdopodobnie na normalnych CE ustawieniach. 200-300 metrów bez żadnych problemów. Jeżeli bym chciał troszkę więcej, to trzeba by zrobić moda na FCC. Ok, będziemy lądować. To jest wszystko tutaj w studio. Ocenimy sobie za chwilę te ujęcia. Jestem bardzo ciekawy, jak one wyjdą. Dzięki za super sesję, bo naprawdę i pogoda, i całość dopisała. Jeżeli podobają Ci się loty dronami, skorzystaj sobie z takiego mojego warsztatu, który przygotowałem, dotyczący pierwszych kroków. Jeżeli chcesz zacząć, cieszyć się tym hobby, bo to jest jedno z lepszych hobby na świecie, jakie można mieć. Naprawdę, ja się czuję, jakbym latał. I to jest wrażenie bardzo bliskie lataniu. Tak jakby człowiek latał. Kapitalna sprawa. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Widzimy się i słyszymy w studio. Słuchajcie, przejrzałem całe ujęcia i najkrótsza forma, jeżeli chodzi o podsumowanie, to tak. Jeżeli chcemy się jak najmniej narobić, no to wiadomo, że można wybrać ustawienia automatyczne 5-3K, 50 klatek na sekundę, Super View, stabilizację wbudowaną i to wygląda przyzwoicie. Oczywiście nie ma tam rozmycia, więc jeżeli chcemy zadbać o takie podstawy filmowania, czyli rozmycie, profil HDR czy logarytmiczny, dlaczego nie? Nie nad wszystkimi profilami mamy pełną kontrolę, jeżeli chodzi o ekspozycję. W HDR fajnie to wyglądało, jak zwróćcie uwagę, bo tam słońce jest najmniej przypalone, te obszary jasne, natomiast tam, gdzie kontrolowaliśmy ręcznie, tamte przepały były trochę większe, nie mieliśmy filtra ND16, ale za to rozmycie było ciekawsze. Podsumowując, mogę powiedzieć tak, w zależności od tego, na jakim etapie jesteś, czy masz na przykład Real Steady, czy lubisz bawić się w postprodukcję, taki profil powinieneś wybrać, ale te materiały, które dzisiaj pokazałem, one dużo już podpowiedzą, jeżeli chodzi o wybranie ustawień, ale też użycie na przykład profilu płaskiego plus do tego nałożenie LUT, czyli lookup table. Wygląda to w miarę w porządku. Ja nie jestem do końca przekonany co do tych nowych profili. HDR bardziej do mnie przemawia, ale z drugiej strony
obawiam się tego, że nie mogę w ogóle wpływać na ekspozycję. Jeżeli chodzi o profil płaski, on nie jest taki bardzo wyprany jak w innych kamerach, więc tutaj też ten LUT, który otrzymaliśmy od GoPro, ja uważam, że on za bardzo przypala obraz, jest zbyt nasycony. Można natomiast samemu zrobić fajne korekty. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, dajcie znać w komentarzu, jak to wyszło z Waszej strony, jeżeli chodzi o odbiór. No i widzimy się w kolejnym epizodzie już niedługo. Do zobaczenia, cześć!